każdemu damy radę. Radę damy każdemu. A gościem jest, proszę Państwa, Lojzy Pietrzyk, kiedyś przewodniczący tej legalnej Solidarności Podziemnej, a teraz przewodniczący Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska. I to właśnie Pamięć Jastrzębska bardzo dużo wniosków wysyła, aby ci działacze, którzy działali, byli w opozycji antykomunistycznej, mogli teraz dostać, no nie nazwę to odszkodowaniem, ale jakąś rekompensatę za tą swoją działalność, bo przecież wielu siedziało w więzieniach, wielu było represjonowanych, wyrzuconych z pracy i tak dalej. Dzisiaj są chorzy, mają niskie emerytury, bo na przykład zwalniano ich z pracy, potem nie mogli dostać żadnej pracy, wilczy bilet i tak dalej. Więc teraz ci działacze mogą dostać taką rekompensatę, ale muszą wypełnić odpowiednie wnioski, papiery, muszą zgłosić się do IPN-u i o tym wszystkim właśnie dziś mówimy na antenie Polskiego Radia Katowice. Z jakimi problemami mami dzwonili słuchacze, Alku? Akurat te problemy, o których przed chwilą było mówione, to my je wszystkie znamy ze wspólnego działania, bo przechodziliśmy to wszystko i mamy zrozumienie, ale to wszystko trzeba, jeżeli się już robi, to musi być przygotowane od strony prawnej, to wszystko musi być przygotowane. No jest problem, o czym trzeba powiedzieć, to nie ma dziedziczenia akurat tu. Nie ma dziedziczenia. Telefony wdów po działaczach, mężach, po ciężkich więzieniach. Nie ma dziedziczenia. Z tym, że jest jedno ale. No właśnie. Jeżeli wdowa, ona jako osoba też działała i jest w stanie udowodnić, to też powinna te wnioski złożyć. To nie jest tak, że no to mąż działał, a ona nie działała w zagrożeniu. Pomagała mężowi i tak dalej. Jeżeli jest w stanie udowodnić na zasadzie materiałów z IPN-u, że wobec niej też były działania, że... Albo ma świadków, że spotykano się w mieszkaniu, przychodzili działacze. Inwigilacja była związana z tym, że działała, no to, to trzeba to zrobić, samemu to trzeba zrobić. A czy wdowa może otrzymać Krzyż Wolności i Solidarności po mężu, który zmarł, a działał i był wielkim działaczem? To każdy z rodziny może wystąpić o wypełnić wniosek o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności do IPN-u. IPN dokonuje sprawdzenia i trzeba też dostarczyć dowody. Ja muszę powiedzieć, że te warunki, jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać Krzyż Wolności i Solidarności, my go mamy, to wiemy, jakie warunki ewentualnie i też przy tym pomagamy i też Pamięć Jastrzębska bardzo, bardzo wiele sama wnioskuje, bo się niektórzy zwracają albo my mówimy, że spełnia i robimy to i uznają sobie to za zaszczyt, że się im proponuje i robimy to i mamy rozeznanie. One są też same. Te warunki, które trzeba spełnić, żeby otrzymać Krzyż Wolności i Solidarności, są to same z warunkami, jakie są związane z nadaniem statusu działacza opozycji. Czyli trzeba wypełnić odpowiedni wniosek, umotywować, prawda, tak jak w tym... Uzasadnić i tak samo przejść lustrację. No oczywiście, że tak, no ale jeżeli raz już przejdziemy... No i dowody też trzeba... Świadków. Dowody no. Z działalności. Tak. Jeżeli one nie są, to potem trzeba w formie właśnie takiego świadczenia. To jest raz. Dwa, trzeba też powiedzieć między innymi o tym, że jeżeli wdowa, jeszcze raz to podkreślam, sama działała w narażeniu na odpowiedzialność karną i represję, to ona sama może też wystąpić o status działacza opozycji antykomunistycznej. Alku, do tej pory bardzo mało ludzi skorzystało z tej propozycji, czy z tej oferty, żeby otrzymać taką legitymację, otrzymać rekompensatę, otrzymać odznakę. Bo ja gdzieś przeczytałem, że tak wyliczono, iż tych działaczy, którzy działali przeciwko komunizmowi, było 30 do 60 tysięcy. To bardzo dużo, ale w tej chwili zweryfikowanych jest 6800. No ale to jest bardzo dużo w przeciągu 5 miesięcy. To została wykonana olbrzymia praca. Ja już nie powiem, ile tu setek jest z Pamięci Jastrzębskiej. Ta pomoc taka. A my to robimy społecznie. To nie jest tak, że my mamy płacone. Armia ludzi, którą ja uruchomiłem, starych działaczy, jak się mnie pytają z IPN-u pracownicy, my to robimy, ale nam za to płacą. Czemu pan to robi ze swoimi ludźmi? Ja mówię, bo my tego nie rozumiemy, bo pan to robi bezpłatnie, tak to mówią. Ja mówię, jest to proste.
Ja to robię dla tych, którzy byli ze mną i ja byłem z nimi. I teraz ja muszę im pomóc, jako że wymagają tej pomocy. Bardzo wielu nie jest w stanie przejść tą stronę formalną. No więc właśnie, bo to przecież upłynęło sporo czasu, tak, od chwili, kiedy oni działali. Dzisiaj są już starszymi ludźmi. Ale to trzeba też i ta procedura, te wnioski, te formalności i udowodnić to dowodowo, to też jest bardzo istotne od strony prawnej. Oczywiście byłoby idealnie, jakby poszli do kancelarii i wynajęli prawnika, i prawnik by powiedział 5 tysięcy. 5 tysięcy? Czego? Dlatego musimy dalej się trzymać razem. No i jest taka możliwość, w związku z tym pomagamy jak możemy. Olku, jeszcze raz króciutko przypomnij, jakie są te pierwsze kroki, żeby uruchomić tę całą procedurę, bo jeszcze mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Można zdjąć z internetu, ze stron IPN-u, wnioski o wydanie decyzji w trybie administracyjnym, wniosek. Drugi wniosek o wydanie dowodu w trybie administracyjnym. Trzeba wypełnić te wnioski. Bardzo ważne jest wysłanie dowodów. Tam są specjalne rubryki. Trzeba wpisać, jakim represjom się podlegało i jakie działania się prowadziło. I w ramach jakich struktur się to robiło. Bo te struktury były bardzo różne, które walczyły, które przyczyniły się organizacje. I jeżeli coś takiego dostaniemy z IPN-u, wysyłamy to? Jeżeli coś takiego dostaniemy z IPN-u, to wtedy nie musimy wziąć wniosek ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w związku z tym statusem, go wypełnić i udowodnić na podstawie dowodów, jakie otrzymamy z IPN-u. To też można w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej znaleźć, jakie to są dowody. Trzeba to też umieć odpowiednio opisać. Odpowiednio dowodowo. Tak jak mówię i mówię wyraźnie, że to musi być wszystko bardzo odpowiedzialnie, bo są skutki prawne za poświadczenie nieprawdy, jeżeli już w ostateczności by to miało miejsce. Ale nie mówmy o tym, myślę, że powiedzmy, osoby, które się decydują, to mają jakieś dowody i wysyłają to, a nie kłamią czy zakłamują swój życiorys. Jeżeli mogę, to wspomnę, że już jest nowa inicjatywa obecnie rządzącej Koalicji Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że... Właśnie o to miałem zapytać. O to właśnie, że poprzednicy nasi, ale to nie tylko, bo to faktycznie inwalidzi wojenni, przymusowo deportowani, więźniowie obozów zagłady, niewidomi, cały ten zakres do 56 roku, nawet będzie wydłużony do 59, jako że w wyniku, muszę powiedzieć, że robiłem ostatnio opinię, bo zwrócono się, jesteśmy na liście organizacji publicznej, która wydaje opinię do projektów, jest duże wsparcie i będą wydane kolejne środki, ale trzeba znowelizować ustawę obejmujących ten okres tak zwany kombatancki. No, swego rodzaju ilustracja też będzie w związku z tym przeprowadzona. Uporządkować i ustawa ma za zadanie, ta nowelizacja, poprawić tą sytuację tych świadczeń poszczególnych, bytowych, tak, żeby zrównać, w miarę możliwości zrównać te świadczenia, bo one są zróżnicowane. Jedne grupy, na przykład żołnierze batalionów budowlanych, górniczych, przymusowo wcielanych do różnych formacji, jest to zróżnicowane. No, to jest bardzo skomplikowane, bo to dotyczy bardzo wielu grup. Samych deportowanych jest 70 tysięcy. Ta ustawa obejmie około 100 tysięcy. 100 tysięcy, może tylko, że smutne jest, że ta natura tak przebiega, że jak się ogląda te kalkulacje, że trzeba wyłożyć, tam w ustawie pisze w pierwszym roku te 287 milionów, a to stopniowo potem ze względu na to, że ludzie będą się wykruszać że się wszyscy wykruszają, to w sumie po 10 latach w sumie wydatki zostaną na zero. No ale to jest wynik niestety, ale... Biologii. Proszę Państwa, ale dziś mówiliśmy głównie o tym, co trzeba zrobić, żeby zostać działaczem opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zostać, czyli formalnie. Czyli otrzymać świadczenie, otrzymać legitymację, otrzymać odznakę i otrzymać taki papier, że działało się, bo tak jak Alek powiedział, Alek Pietrzyk, ten papier zostanie w rodzinie i będzie można później się pochwalić, że ojciec, że się suchą nogą przeszło przez Morze Czerwone. Właśnie, a ja też niektórym powiem, żeby nie robili się takimi wielkimi, bo utrudniają pracę nad tymi wnioskami, bo niektórzy mówią, powiedz no mi, ja go nie widziałem, jak on działał.
To jest matołstwo, powiem, bo tego już nie idzie wytrzymać. Jakbyś go ty widział, że on działał, to na pewno by on siedział i następni by siedzieli. Tak jest. I wszyscy by go widzieli, ci SBC też. Bo by się sam pokazywaniem zdekonspirował. Proszę Państwa, dzisiaj gościem Polskiego Radia Katowice był Alojzy Pietrzyk. Jeszcze przez moment, 10 minut możesz odbierać telefony? No, ale tych telefonów jest zatrzęsienie. No, umówmy się, że... Chciałem podziękować no nie da się fizycznie, nie mam nie za co się. Przepraszać, ale mówię, że ale nie jestem w stanie wszystkiego odebrać. Ale na stronie ta centralka pamięci... jest taka, że się świeci cały czas na biało, a ja tylko mogę jeden telefon i tak przyspieszam i biorę telefon kontaktowy i mówię, że się potem odezwę. Jeżeli Państwo chcecie porozumieć się z Alojzym Pietrzykiem, to proszę wejść na stronę Pamięci Jastrzębskiej, tam ma swój telefon, można dzwonić, tam są dyżury tam są i tak dalej. Też i nasze biura też tam też. Są zaznaczone. Ale jeszcze 10 minut się umawiamy, 32 205 10 22 przy telefonie Alojzy Pietrzyk. Kłaniam się ja Państwu. Ja też życzę wszystkiego dobrego. Ale życzę. Zdrowia przede wszystkim. Zdrowia przede wszystkim. Tak. Radio Katowice.